Witamy wszystkich w naszym kolejnym odcinku. Usłyszymy o relacji z osobą nieznajomą. Będziesz, Robert, mówił o takim poważnym ograniczeniu w relacjach. Ponownie przedstawisz to na przykładzie prawdziwej twojej historii. Ci, którzy interesują się tematem asertywności, wiedzą, że to są relacje, kiedy to ja jestem ok i ty jesteś ok. W twojej historii na samym początku zauważyłam szacunek. Twój szacunek do samego siebie i ten szacunek, który objawił się w taki sposób, że uszanowałeś osobę, z którą miałeś w tej historii kontakt. Dzisiaj również, Robert, miałabym do ciebie pytanie. Czy zawsze tak było, że łatwo było tobie okazywać sobie głęboki szacunek? I czy łatwo było tobie okazywać szacunek innym? Bardzo dobre pytanie, Aneta, ponieważ znowu trafia to w sedno, nazwijmy to moim rozwojem, ponieważ rzeczywiście było inaczej. I to inaczej polegało najpierw na tym, że za bardzo oczekiwałem szacunku od innych ludzi, w kontekście takim, że zależało mi, że on musi być bardzo, bardzo widoczny i być na wszystkich etapach komunikacji międzyludzkiej, rozmów, jakichś sytuacji zawodowych, rodzinnych i innych. Czyli jak gdyby było to po mojej stronie mocno w kontroli. Tymczasem oczywistym jest, że nie da się tego uzyskać na poziomie oczekiwanym przeze mnie, gdyż nie jest to w ogóle po mojej stronie. Moim zadaniem, oczywiście w rozwoju później to zobaczyłem, jest okazywać życzliwość, szacunek zawsze wszystkim ludziom. Pamiętasz, ok, niezależnie od tego wszystkiego, a moim prawem jest stawiać granice, formować oczekiwania, prosić o różne rzeczy, o wsparcie, o pomoc, dawać to i tak dalej. W związku z powyższym to moje, mówiąc kolokwialnie, przegięcie było takie, jak powiedziałem przed chwilą, ale z drugiej strony też było takie, że trudno było mi okazać szacunek innym ludziom, przynajmniej niektórym, ponieważ najpierw zbyt wiele oczekiwałem. W związku z powyższym, jak zbyt wiele oczekiwałem, czyli chciałem tego szacunku na wysokim poziomie, tego zauważenia i tak dalej, no to też z drugiej strony to był taki problem. I to powodowało różne frustracje, niezrozumienie, też cierpienie. Oczywiście u podstawy tego w moim przypadku był lęk przed odrzuceniem, który nie był związany, w bardzo małym procencie był związany z moim bieżącym życiem, a bardzo mocno był związany z tworzeniem się struktury mojej osobowości w najwcześniejszym dzieciństwie. Wiesz, no tak bym odpowiedział. Wiesz co, to niesamowite, jak cię słyszę. Wiesz dlaczego? Bo ten przykład, tak jakby wydarzenie z twojego życia, którego teraz posłuchamy, pokazuje naprawdę, jak daleko zaszedłeś, jak wielki jest twój rozwój. I myślę, że wiele ludzi świadomych chciałoby do tego dotrzeć, dojść w swoim rozwoju. W takim razie posłuchajmy. Dziękuję Ci za te słowa. No posłuchajmy. Dzisiaj kilka chciałbym poświęcić czasu na to, żeby dalej w temacie antyasertywności, w temacie przeszkadzania innym w relacjach, powiedzieć o czymś, co ja osobiście nazywam taką niewłaściwą energią. Energią znucenia i energią takiego lekceważenia innych ludzi. Czyli mówiąc językiem mojego ukochanego kierunku psychoterapii, ale też i edukacji, doradztwa i nie tylko, analiza transakcyjna pokazuje nam możliwości działania w bardzo wielu różnych obszarach. Jak to jest, kiedy nie dajemy komuś ok, czyli nie akceptujemy go w pełni, tak jak sami siebie, a sobie dajemy ok, kiedy się wywyższamy. Tak naprawdę można powiedzieć. To bardzo poważne ograniczenie w relacjach, szczególnie jeżeli chodzi o ich utrzymywanie. Każdy człowiek ma prawo być traktowany z szacunkiem, ale również my sami powinniśmy zdecydowanie traktować siebie z szacunkiem. Kiedyś zdarzyło mi się, że w moim mieście, w którym mieszkam, podjechałem do sądu, do wydziału spraw, tak naprawdę można powiedzieć ksiąg wieczystych. Chodziło mi o załatwienie jakiejś tam sprawy, no i
Parkuje tam samochód, obok tego sądu podchodzi pan, który mówi mi, że przypilnuje mi samochodu i ma tutaj taki bilecik do wykorzystania jeszcze parkingowy. Zapytałem go skąd, on mówił, że inni kierowcy czasem jak skrócą parkowanie, to mu dają te bileciki. No i on tutaj, ja rozumiem, że pan w ten sposób zarabia sobie pieniądze. Odpowiedział mi tak, panie mecenasie, no, nie wiedząc przecież, że jestem prawnikiem. Czy jestem prawnikiem? Nie jestem prawnikiem. Co mnie ujęło w tym człowieku? Ujęła mi jego autentyczność. Powiedział mi wprost, że jest tu po to, żeby zarabiać, że dostaje te bileciki od osób, które są krócej. Ja mówię, a jak pan to robi? No ja pytam. Pytam, czy mogę dostać ten bilecik, bo pan odjeżdża, a wiem, bo widzę za szybą, że pan jeszcze ma pół godziny. I mówi mi, że większość ludzi oddaje mu te bileciki, nie robi jakiejś kwestii z tego, nie uważa go za jakiegoś pasożyta społecznego albo za kogoś, kto tutaj robi jakieś straszliwe przestępstwo, ale po prostu w taki jakiś, no nie wiem, zmyślny sposób zarabia sobie pieniądze. Czy ten człowiek w jakiś sposób też pomagał innym ludziom? Według mnie tak. Ja tak to dokładnie zrozumiałem, że on w tej chwili mi pomaga. Też spieszyłem się, żebym nie musiał gdzieś szukać miejsca parkingowego. Zaparkowałem, to miejsce było płatne. Pan mi dał ten bilecik, zapytałem się, ile płaca. Pan mówi, że nie, to dopiero po powrocie, jak pan przyjdzie. No, sprawiał wrażenie takiego człowieka, który w tym, co robi, zachowuje jakiś typ uczciwości. Powiedziałem mu dziękuję w takim razie. Wróciłem tam po około godzinie, zapytałem go. Nie pamiętam, chyba tam taki bilet kosztował na godzinę 4 zł. Pan mówi mi, jak pan uważa, to normalnie kosztuje tam 4, no ale rozumiem w takim razie, że było taniej, to 2 lub 3 zł, jak pan uważa. No, dałem mu tam 2 lub 3 zł, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, co było dla mnie ciekawe, że ja poczułem satysfakcję z rozmowy z tym człowiekiem. Z jakiego powodu? Według mnie z takiego powodu, że okazałem mu szacunek, ale również on mi okazał szacunek. Starałem się, abym nie został na jakiejś tam pozycji, nie wiem, jakiegoś wybitnego mecenasa, który przyjechał tu może jakimś nawet troszkę fajniejszym samochodem. No i teraz będę chciał pokazać mu, że jednak on zarabia tą złotówkę na godzinę, bo ktoś mu w ogóle z łaski jakiś ten bilecik da, a ja tutaj być może jestem jakimś niezwykle bogatym człowiekiem, który chodzi w sądzie, broni może kogoś za jakieś tysiące czy setki tysięcy złotych rocznie. Nie, wydawało mi się, że to jest coś oczywistego, że to jest człowiek tak samo jak ja. Mam prawo przyjąć od niego tą propozycję, mam prawo to rozważyć, mam prawo też nie przyjąć tej propozycji, ale przede wszystkim powinienem mu okazać szacunek. No i tak zrobiłem. Staram się tak robić w każdych innych okolicznościach, ale dosłownie, nie wiem, minutę chyba przed moim odjazdem, może nawet krócej, któryś pan, który tam gdzieś podjechał też tym samochodem obok mnie, zauważyłem jakąś jego zupełnie inną reakcję, bo był tam jeszcze inny pan, który też, może nawet łącznie z trzech panów było, którzy jakoś, nazwijmy to w cudzysłowie, troszeczkę obsługiwali ten parking. I zauważyłem, że do tego właśnie innego pana, pan, który podjechał bardzo drogim samochodem, sprawiał wrażenie takiego mocno stąpającego po ziemi, no ten pan zachował się w sposób, powiedziałbym wprost, mocno, mocno odbiegający od standardów szacunku. W jaki sposób? Na słowa, akurat chodziło o odbiór bilieciku, ten pan jakoś też wcześniej chyba kończył to parkowanie. Znaczy całkiem wydaje mi się też no, normalnym, miłym głosem, taka normalna ludzka propozycja, czy mógłbym wziąć bilecik, którego pan tutaj ma, którego pan nie wykorzysta. Ten pan powiedział nie, mało tego, no, gdyby tam powiedział nie, to ok, nie i nie pytaj mnie więcej i nie podchodź tutaj, nie podchodź tu do mnie, nie przeszkadzasz mi. Tak mniej więcej to wyglądało. Nie? Czyli pan nie tylko, że był o połowę młodszy od tego pana, który właśnie podszedł pytać o ten bilecik, no to mógł tam pan mieć, nie wiem, myślę, że po 60, tamten pan, myślę, między 30 a 40, mówił do niego na ty, nie znając go zapewne. Tamten pan mówił na pan, temu młodszemu panu. Jak się jednak okazało,
w jakichś takich, ogólnie mówiąc, standardach, troszeczkę się nie znamy tego pana przecież z całego życia, tego młodszego, uznał, że mówienie na ty w tym momencie pokazuje tamtemu panu, że on się ma jakoś jemu podporządkować. No, tak jakby nie mógł powiedzieć nie, dziękuję, albo czy to jest legalne, albo jak pan zdobywa te bileciki, dlaczego pan bierze to ode mnie, przecież teraz następny przyjeżdżający powinien ten bilet wykupić. No ale to jest takie trochę, bym powiedział, dyskusja prawno-akademicka, czy tak ma być. Skoro ten pan ma jeszcze pół godziny, zapłacił za całą godzinę i oddaje to temu człowiekowi, czy to jest żebractwo, czy to jest przestępstwo, czy to jest jakiś sposób na zarobienie paru groszy. Na razie nie wchodzę w dyskusję, na co zarobienie. Wódkę, denaturat, no nie wiem, pieluchy dla dziecka, czy na cokolwiek innego. No, na razie to zostawię. No, chodzi mi o to, czy jesteśmy w stanie zawsze i każdemu okazać szacunek, czyli być sami okej, sami dla siebie i też być sami okej dla innych ludzi, niezależnie od tego, co oni dzisiaj robią, jak są ubrani, w jaki sposób postępują, czyli jak gdyby czy mamy szacunek do jego człowieczeństwa, do jego egzystencji. Jeżeli nie, będziemy mieli ogromny problem w okazywaniu asertywności, takiego własnego terytorium, które będzie nas utrzymywało w relacjach, ponieważ czasem będziemy wychodzić poza ten standard okej, więc będziemy musieli zastosować coś, co nie jest autentyczne. Prawda jest też taka, że każdy z nas, oprócz tego, że ma prawo być traktowany z szacunkiem i powinien traktować z szacunkiem innych ludzi, może sam ustalać swoje cele i samodzielnie podejmować decyzje. W związku z powyższym, w tym przykładzie, jaki tutaj krótko nakreślam, również niezależnie od wszystkiego, ja muszę uznać, że ten człowiek podjął taką decyzję, samodzielną decyzję. Ja mogę podjąć też samodzielnie decyzję, korzystając z tego, co on mi oferuje. Łącznie, nie wiem, zadzwonię na policję, że oni tutaj oszukują, nas na parkingu. Łącznie też z jakąś, nie wiem, niemiłą odzywką, jak tamten młody pan zastosował. Natomiast muszę wiedzieć, że w każdym przypadku poniosę tego konsekwencje, takie czy inne konsekwencje. W takim razie to tyle na temat tego przykładu, który obrazuje, jak utrudniać sobie relacje, jak się utrzymywać w relacjach, a jak ją zrywać. Dziękuję za uwagę. Robert, bardzo Ci dziękuję za tą historię. No jest ona taką, jakby powiedziałabym, nawet codziennością, z którą się stykamy. Ale dziękuję Ci też za nią, dlatego że bardzo ta historia pokazała mi, jak mocno cenię szacunek i taki, który mogę okazać sobie, i taki, jaki mogę okazać innym ludziom. No, znam Cię jakiś czas, wiem, że też jesteś bardzo dobrym, doświadczonym psychoterapeutą i pokusiłabym się o takie pytanie. Gdybyś zechciał nam uchylić, nazwałabym takiego rąbka tajemnicy z gabinetu psychoterapeuty. Dlaczego ten pan z drugiego samochodu właśnie się tak zachował? Okej, czyli bardziej chcesz przejść z tej ulicy do mojego gabinetu troszkę. No jasne, jasne, bo to będzie bardziej konkretnie. Tak, no oczywiście wiadomo, mogę mówić ogólnie. U podstaw tego typu zachowań leżą różne struktury. Oczywiście to może być też jakaś psychopatologia tego człowieka, kłopoty, kryzysy, emocjonalne problemy, no, nie wiem, choroby. Można tu wiele, wiele różnych uzależnienia, można tu wiele różnych aspektów poruszyć. Jednak ja zwracam uwagę na tą część społeczno-psychologiczną, czyli na przykład u mnie na różnych etapach pracy z różnymi ludźmi widzę poziom ich gier. Gier, czyli powtarzalne sekwencje, jak wiesz, w komunikacji międzyludzkiej, które są pewnym utartym schematem, w którym się oddalamy, mówimy coś na po poziomie jawnym, społecznym, a tymczasem pod spodem są inne zupełnie elementy. W przypadku tego pana, on, gdybym go miał w gabinecie, pokazywałbym mu, w jaki sposób on pokazuje swoją lepszość i gorszość tego pana. Czyli na przykład gra twoje gorsze lub właśnie moje lepsze, ale również pokazywałbym mu, bo tak jak mi w ogóle to o tym powiedziałeś, to znowu jakoś mi, wiesz, ten obraz przeszedł i sobie popatrzyłem jeszcze raz na tego człowieka.
przez parę sekund wyobraźni. I również on ma taki ton sarkastyczny. Czyli w tym przypadku jeszcze dorzuciłbym element uświadamiania jemu zniekształcania jego złości. Sarkazm jest zniekształceniem złości i służy poniżeniu drugiego człowieka. I pokazywałbym to oczywiście w zależności od typu pacjenta, przebiegu terapii, czasu terapii, jego sił i tak dalej. W konfrontacji, co robi, pokazywałbym mu, co można zrobić inaczej. Objaśniałbym mu to, czekałbym na jego pytania i tak dalej. Nie? Więc jest tak, że gdy ludzie grają, co ciekawe, gdy robiłem cykl moich wykładów, które wygłaszałem, to przynajmniej cztery z nich były właśnie o grach. Można je sobie zamówić w moim sekretariacie, tam później damy linka może w opisie filmu i tam będzie można sobie napisać i nabyć je. Ich jest kilkanaście wręcz, w tym cztery są o grach. To jest bardzo ciekawe, bo akurat te wykłady, no nie ukrywam, one się cieszyły ogromnym powodzeniem. Przytoczę słowa jednej z pacjentek, która po jednej sesji, w konkretnej sytuacji, którą mi opisała, ja pokazałem jej, jaka to jest gra z jej współlokatorką, powiedziała mi: Robert, zdemaskowałam to, asertywnie powiedziałam, tak jak mi powiedziałeś, żeby nie było to w grze. I ona odpowiedziała mi tak: Robert, to było fenomenalne. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że ktoś może tak reagować i również ja mogę tak reagować. Tak, to tak to właśnie wygląda, nie? Tamten pan nie musiał mówić tak do tego pana, ale mógł na przykład wyrazić złość. Proszę pana, wolałbym, żeby pan zostawił mi swobodę i tu jest parkomat. Lub mógłby to jeszcze w inny sposób wyrazić, ale nie musiał traktować tego człowieka z góry. No i to tak. Z mojej strony. No pamiętam, jak pierwszy raz słyszałam Twoje wykłady o tych grach właśnie między ludźmi, bardzo podniosło to moją świadomość i naprawdę ułatwiło mi bardzo komunikację z drugim człowiekiem. Dziękujemy za tę historię. Również dziękuję Do następnego. serdecznie. Do następnego. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Mamy nadzieję, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak jest, to prosimy, przekaż go dalej, zasubskrybuj i do usłyszenia wkrótce.